Ludzie mówią, że dla mężczyzny dobra fryzura i no dobrze ubrana broda jest jak makijaż dla dziewczyn. Więc ja zaraz się biorę za oba, bo o 12 mam oczywiście fryzjera, a teraz sobie ogolę ładnie brodę, żeby było wszystko ładnie i równo. I zobaczymy, czy da radę obalić ten mit. Czy serio każdy mężczyzna wygląda lepiej z dobrą fryzurą i ładnie ubraną brodą. Takim akcentem zaczynamy naszego vloga, ludzie, bo ogólnie dzisiaj ludzie, słuchaj, ta dobre wiadomości, bo lecę do Polski dzisiaj. Czajcie to, lecę do Polski na calutki miesiąc, więc będzie co nagrywać. Nie wiem, jak się połapię z tym po prostu edytowaniem filmików, bo nie wiem, czy będę miał dostęp do takich rzeczy, ale po prostu będę na miesiąc w Polsce i będziecie po prostu ze mną na każdym kroku. A najlepsza rzecz z tego wszystkiego jest to, że się przeniosłem z takiego bysiora na takie coś małego, które wam pokażę zaraz, które pewnie widzieliście już, ale no, kurde. Patrzcie, teraz nagrywam takim malutkim, fajnym czymś, no, kozak jest, naprawdę. Także ludzie, ogólnie na razie tak wyglądam, ogoliłem się, teraz lecimy zaraz do fryzjera z tatą. Tak wyglądamy przed. Żyjemy? Żyjemy. No. Boże, ludzie, cud się stał, normalnie siedzę z tyłu. Takie dziwne uczucie. Ogólnie, no, patrzcie to. Tata prowadzi. Ja lecę na lotnisko. Znaczy, będę leciał z lotniska, a jedziemy. No i co, no, kurde, Liverpool soon. No także ludzie, ogólnie, Boże, czemu ja gadam z maseczką tutaj? Chcieliśmy wypić sobie kawunię, nie ma kawy. No i teraz szukamy miejsca, gdzie można wypić kawunię. Mi się przysunęło, mnie łeb boli trochę. Przydałoby mi się coś takiego, żeby, no, ożywić się dość szybko. No, ogólnie ludzie, nie było kawki, ale jest jednak monsterek, o którego się pytałem rodziców, czy go w ogóle mogę. Mam 20 lat, a się pytam, czy mogę monsterka. No, 20 lat, gówniarzu. Prawie. No. Prawie robi różnicę. No, chodź. No. Nie zapomnij, to no. Jest to. Taki długi czas. No. Kocham cię mocno. No. Na razie. No. I... Kurde, ludzie, takie lotnisko to ja uwielbiam normalnie. Pusto, nikogo nie ma. Także ludziska, to jest chyba najbardziej puste lotnisko, na którym byłem. Może odkąd jestem tutaj? Widziałem może maksymalnie z 5 osób. Kozak! 5 minut jestem pod prawie, no bo zajpiaście, jeszcze toaletkę mam dla siebie. Ja jestem po prostu w niebie, co nie? Ja pierdzielę, przypał. Wygadam tutaj bardzo głośno o prywatnych rzeczach z moją kobietą. A gościu sobie śpi obok, dosłownie, a ja go nie widziałem, dopiero teraz go wyczaiłem. Także dzisiejszy dzień zaliczam jako udany. Jestem już w domku, także dobranoc i widzimy się następnego dnia. Także siema ludziska, ogólnie zapraszam was w drugim dniu. Dzisiaj spędzamy dzień u wujka i ciocii, ale za niedługo biorę pociąg z Gdańska do Szczecina, także też będzie podróż w pociągu i wieczorkiem wyląduję z rodziną. Kolejną. Idź do kamery, do internetu. Co chcesz powiedzieć? Także ludziska, witajcie, dzień trzeci. Dalej się nie zdecydowałem, czy to będzie jeden długi vlog, czy po prostu będą takie małe segmenciki. Ale jesteśmy tutaj z Nikolą. Patrzcie, mamy te same bluzy. Normalnie z kozak i będziemy jedli sobie maczka. Nie, bo już zaczęłam pewnie. Nikola jeszcze nie jadła. Jadłaś już tego? Drwala? Nie. Nikola nie jadła drwala, ja mieszkam w Bangwie, a jadłem. Nie to, że jakąś... O, Jezu, to jest wielkie! Tutaj. No. Czemu to jest takie wielkie? Bo to jest drwal. No. Tam jest cebula, nie? W środku pewnie. Nie wiem.
Co nie lubisz? Nie. Ale nie, bredziu. No, dobra, no. Ja nie umiem jeździć, pewnie po brodzie całe. O, już cała. Właśnie o to chodzi. No, super. No dobra, no. Ja oczekiwałem takiego, wow, ale kozak, normalnie, ale cudo. No dobra, no, no, karka, no. Może być, co nie? Spoko, nic specjalnego. I w ogóle, żeby nie było, ja też jedzenie mam i to w miarę dużo jego. Ale to jest taka fajna randka. Rick and Morty, żarcie. To jest randka? Tak, ja to uważam za randkę. No i chyba się tak skończy, ludzie, że to będzie taki po prostu segment z paru dni, bo no wczoraj co, podróżowanie, dzisiaj spędzanie dnia z Nicolą, oglądanie Deadpoola, bo oglądaliśmy Deadpoola. I Ricka i Mortiego. Jedliśmy maka, co jest chyba po prostu takim highlightem dzisiejszego dnia. Teraz zostałem właśnie oficjalnie w Wi-Fi, także jestem w domciu. A ty co tam powiesz, Nikuś? Tak. Tak. Także ludzie, ogólnie już jesteśmy po tej fizjoterapii całej. Troszeczkę już czasu minęło od tamtego momentu, ale miałem ogólnie elektromagnetyczne wstrząsy na kolanie plus jakieś tam masaże, czyli w spoko. Dzisiaj była taka przyjemna sesyjka, będę miał sesję 4 razy w tygodniu i no zobaczymy, co będzie z kolanem, tak? Ja myślę i no trzymam kciuki, że będzie dobrze. Także story time. Ja sobie jadę autobusem i w ogóle typiara siedzi sobie w autobusie, autobus pusty. No i co się dzieje? Stary dziad przychodzi, siada obok niej i zaczyna ją tak łapać leciutko za nóżkę. No ja mówię, kurde, co za typ, wkurzył mnie. Podchodzę do niego, mówię mu uprzejmie, że jeśli po prostu nie wyjdzie w następnym przystanku z autobusu, to się skończy dla niego źle. Powiedzmy tak, bo to family friendly content, także milutko zwróciłem mu uwagę. No i oczywiście, no poskutkowało. Laska była w moim wieku, bohater dzisiaj. Ja jestem z siebie dumny, bo naprawdę, kurde, gościu mi podniósł ciśnienie dzisiaj. Tak, jestem znowu u Nikoli, ludzie. Nikola ma angielski. Albo drugie znaczenie, trend. Gość... Tak, trend w fotografii, trend w sztuce, trend w modzie. Gość się tak katuje angielski, że aż mi się przykro robi normalnie. To może mi przykro, ja mam się od niego uczyć, nie? Więc jakby... Tutaj. Jest pytanie numer dwa. No, nie zduplikowałaś stron. No, bo chciałam, ale mi nie pozwoliłeś. Ale patrzcie, ludzie, patrzcie. Robię lekcję. Tak, za mnie robi. Holy shit. Ludzie, normalnie rozwalam to wszystko. Kurde, te pytanka są. Nie, no nic. Ja jestem po prostu mistrzem. I to jeszcze jest o fotografii. A ja wiem, ja znam już odpowiedzi na te pytania. Ja umiem fotografię. Ja umiem, po prostu umiem fotografię. Jak ty to jedną ręką łapiesz? No jak? Bierzesz ty, no i łapiesz. No, no widzisz. Także siemaneczku ludzie, dzisiaj kolejny dzień i po raz kolejny zadziwia mnie to, że każdy się tak ciepło ubiera, naprawdę. Ja dzisiaj wszedłem na balkon i mówię sobie, kurde, jest naprawdę ciepło. Patrzę, każdy w kurtkach przez okno. Mówię, coś jest nie tak. Dalej wyszedłem w shortach, jak to ja, bo jest naprawdę ciepło. I każdy się na mnie lampi, bo noszę shorty, jestem w bluzie. Gdzie każdy chodzi w kurtkach, czapkach, szalikach. A ja mówię, o co chodzi, jest ciepło. Ogólnie ludzie, idziemy sobie i już chciałem mówić, że jaki ładny księżyc. A się okazuje, że to jest znak od Burger Kinga. Kocham być ślepym. Także siema ludzie, jest godzina 6:07. Ja idę na kolejną fizjoterapię. Dzisiaj będę miał fizjoterapię w Drawsku. Fizjoterapeuta dobiera mnie tutaj i po prostu zabiera do Drawska, w którym będę miał jakoś 3 godzinki mocnego treningu. Ja jestem padnięty, bo się nie wyspałem, bo... No nie mogłem zasnąć, nie jestem przyzwyczajony do wstawania tak wcześnie. Także ogólnie jeszcze więcej, no, w Anglii jest 5 godzina jeszcze. Ja śpię. No także ja jestem ogólnie oficjalnie po ćwiczeniach, ludzie. Ja jestem padnięty, wszystko mnie boli, bo cały tydzień cisnęliśmy bardzo mocno z moimi mięśniami, z nogami, ze wszystkim.
No także ogólnie ludzie, mamy już żarcie, w sensie ja jeszcze czekam na swoją pizzę. Zamówiłem giganta, bo mnie Nikola podkusiła, bo ja chciałem normalną giganta sobie pizzę. Miałeś? Co? No? Dobrze. No bo Nikola mówi taki, ty nie zjesz kurde takiej dużej, a tak... No ja nie zjem. Nikola ma swojego KFC tutaj, a ja chcę otworzyć Tymbarka, bo ja kocham po prostu czytać to, co jest na kapselkach. Tymbarka, także co tam pisze? Jest napisane. Tak. Jesteś moim słońcem. Tak? Jestem? Ja tak do ciebie mówię, słońce, przecież. No to... Mamy światełka! No, światełka! Ej, a to znaczy, że one są zimne? Nie dotykaj. Nie są zimne? Nie. Czemu się nazywają, że są zimne? Ale szczęśliwego nowego roku! Zgasło mi. Teraz trzeba to w wodzie zamoczyć, żeby nie spalić nic. To nie są zimne w końcu. No także ludzie, ogólnie zostało ile? 3 minuty 34 sekundy. Do nowego roku. I my jesteśmy gotowi na nowy rok. Nie wiem jak wy. Ja jestem gotowy, aby po prostu porzucić wszystko, co się działo złego w tym roku i zacząć nowy, niesamowity rok. No, zobaczymy, czy taki niesamowity będzie. No to już czas pokaże. Jest kozak, ja jestem w samej bluzie w ogóle. Jest nienormalny. I mi jest ciepło, ja jestem rozczarowany chłopak, gorący chłopak jestem. Masz coś powiedzenia na koniec roku? Nie. Dobra, ludzie, szczęśliwego nowego roku. No i tyle. No, czy byście wstali bez kaca jutro, czy tam kiedykolwiek to będziecie oglądali? Nie zrobił pum? Nie zrobił. Ale nagwizdało. Zimno. Abyście zaczęli ten rok tak samo dobrze, jak ja będę zaczynał. Jak my będziemy zaczynać. Także... Szczęśliwego nowego roku. Ja to się cieszę, nie wiem jak wy ludzie, ale ja ten rok zacząłem niesamowicie. Na szczęście nie mamy 31 grudnia, jest 2021. A nie 2020.02. Tak. Jeju. No. I tak to ja mogę bez maseczek normalnie na ulicy. Nielegalnie. You're wasting time, and you're not wasting mine. But I see the bigger picture for